Dzień dobry, witam na kolejnym odcinku Dishonor. Skończyliśmy tu w psiarni. O, nie używajcie tej dźwigni. Wszystkich użyłam. Jest kwestią najwyższej wagi, abyście nie otwierali tej klatki bez mojej zgody. Żarłak jest chory i mocno pobudliwy. Gdyby ta klatka została otwarta, potencjalny atak stanowiłby zagrożenie dla wszystkich, którzy patrolują psiarnię. Podpisane Treser Brytanów, Wharton. Aha, ja i tak wszystkie załatwiłam te psiaki. A tu są jakieś dźwignie. Aha, zamknęłam się tu, tak? Teraz otwieram, dobra. I to się da od środka otwierać. Stąd pewnie będzie tak samo. Tam jeszcze były urocze pieski. Czy tu się da coś ruszyć? Nie. Coś było tu. One są w klatkę. Tu jakiś mógł nie słychać. Normalnie korci mnie tu wejść. Zapis. Ale muszę mieć szyfr. A jak skąd mam znaleźć szyfr? No to szukamy szyfru, marabuta. Tu nic nie ma. Tu coś będzie. Skrytka na łup. Oliver. Wziąłem łup, który zabraliśmy i ukryłem go w spalarni. Jest pod martwymi Brytanami, aby nikt go nie znalazł i nie wydobył. Szukaj wśród zakazów, aby odkryć kod do drzwi. Kłamliwy język, łudzące spojrzenie, zagubiony umysł. Ufam, że jesteś dość pobożny i sprytny, by to rozgryźć, Burkę. No to musimy to znaleźć. Pów i tresura wilczarzy. Urywek przewodnika tresera wilczarzy. Z każdego miotu jest zazwyczaj około 4 dobrych szczeniąt, ale zawsze topimy najsłabsze. Te, które zostaną, spędzają jakieś 3 miesiące z sąd swe matki, zanim ruszamy z ich tresurą. Na początku szkolenie jest proste. Przynoszenie patyków i siat na komendę. Szczanie tylko na zewnątrz i takie tam. Ale z 8 miesiącem każemy im polować na pokryte zapachem kukły, ukryte w lesie, zabijać dzikie świnie na komendę i powalać człowieka w pikowanej zbroi, ciągnąc go za przedramię. Pod koniec pierwszego roku awansujemy te, które poddały się tresurze i odstrzelamy pozostałe. Potem zabierają je rewidenci i nie widzimy ich nigdy więcej. Z jednym wyjątkiem. Gdy szedłem wzdłuż Clavering Boulevard, minął mnie rewident głoszący kazanie o litanii białego urwiska i podłościach czarostwa. I nagle jeden wilczarz zaczął skomleć i machać ogonem. Tak się dowiedziałem, że to był jeden z moich, wychowany od szczenięcia. No nieźle. Co tu mam belce? Do sali spotkań. Ale my jeszcze tam nie idziemy. W ogóle to do archiwum powinnam iść najpierw. I gdzieś spalarnia. Gdzie jest ta spalarnia? O,
tutaj coś. Już nie mogę więcej. No, nie zamykaj się szafy. Esencje szaleju. Siódmy zakaz. Było coś o tych zakazach. Urywek dzieła opisującego jeden z siedmiu zakazów. Wystrzegajcie się zagubionego umysłu, zanim stanie się rozbity i podzielony. Czy dwóch wrogów może zajmować to samo ciało? Nie, bowiem pierwszy w jedną skieruje jej stronę, a drugi w inną, aż wpadną w rów i przetrącą swój kark. Podobnie dwie sprzeczne rzeczy nie mogą długo zajmować umysłu człowieka. Inaczej jego wola osłabnie i podda się on herezji. A my chyba mamy księgę o tych zakazach. Teraz sobie tego poszukamy. Książki. Siedem zakazów. Chyba muszę sobie to zanotować. Trzeba wziąć karteczkę, pisadło. Jak to było? Notki. Zapisane notki. Skrytka na łup. Szukaj się, aby odkryć kod do drzwi. Kłamliwy język, błądzące spojrzenie i zagubiony umysł. Kłamliwy język, błądzące spojrzenie, zagubiony umysł. Kłamliwy język. Dwa. Zagubione spojrzenie. Siedem. Niespokoj... Jak było kłamliwy język? Błądzące spojrzenie, zagubiony umysł. 2, 1, 7. Sprawdzamy. Ale to na padzie chodzi katastrofalnie. 2, 1, 7. Tak. Szczury, szczury, szczury. A nie chcę. Nie spodziewałam się. Oj, mignięcie muszę mieć. Wypuściłam plagę. Trochę tutaj znalazłam. Ja się boję. I to tutaj było ukryte. I teraz te szczury się tu rozbiegły. No dobra, to nie był dobry. To jest spalarnia tak zwana. No, dobra. Normalnie to boję się tu iść. Dobrze, że tamtych ukryłam na górze. No, łażę tu. Niech to. To ja nie zdążę tu przejść, one mnie zeżrą. Muszę im rzucić jakiegoś wilczarza. Wszystko zeżarły.
otrzymała to przez zakrzywienie czasu. Dobrze. Już nic nie ma. Nie mam żadnego wilczarza. Ale numer. Teraz czy ja stamtąd się będę mogła dostać do archiwum? Czy ja już przechlapałam sprawę? To nie wiem. To jest mamy już zakrzywienie. Dało nam się przejść. Jest. Nie przechlapaliśmy. Instrukcja piętnowania. Kam mamy się dostać? Normalnie to była chwila grozy. Ale załatwiliśmy wszystkie wilczarze. Coś kojarzę, że właśnie ta figura tutaj ma znaczenie. Coś tam było, pchnij. Sama spotkaj, ale my tam jeszcze nie idziemy. Dobra. Siarnia jeszcze nie. No i jak mam tam iść? Jezu, tam ci mnie nie zauważyli. To cud. Mam nadzieję, że on będzie mógł puskać skupowie. No tu chcę z nich skoczyć właśnie. O. O, zleciał mi. No dobra. To gdzieś tu w kąciku. Dalej. Znowu ich eliminować po kolei. Musimy się dostać do instrukcji piętnowania. No i teraz tego, co schodzi, jego sobie zgarniemy. No, rusz się. Nie mam strzałek. Nie,
I no, gdzie się krapi? Czy ja go nie zdążę? Tamten stoi. Ja go tutaj na szafę wrzucę. Jak tylko gościu się przesunie. O, remedium. Nie. Nie, on sobie tu śpi. Tak. O, teraz. To ma być jak tam dojść? Nie tam nie. Aj, którędy dojść do tego miejsca? Nie, zobaczy. No i stoi. No nareszcie. Dwadzieścia jeden metrów. W którą stronę tam iść? Czy tu coś jest? O, przewróciło się. Może tędy? Dobra. No to będzie tutaj trochę kombinowane. O, idziemy na lampę. Pięknie. Ale raczej... Ja nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi. Nie wiem. Już znajduje się kościelny amulet. O. I teraz w psiarni nie sprawdziłam, no oczywiście. Gdzieś się tylko oddało.
co ja mogę tu zrobić? Tu jest napisane 765. O, właśnie, wyłączyliśmy alarm. Dobra. Tam chcemy iść 37. Jeden metr. Czy ja się tu jakoś kręcę w kółko? Coś mi kiepsko tu idzie. Jak mam tutaj dojść? No świetnie. You get caught in the lockdown last night. Six hours. Search the place top to bottom. And nothing to eat but the swill we hand out free. Of course we didn't find anything. Did I ever tell you? One time one of the second floor shutters got stuck open. And I thought I could slip out. I couldn't find a way down. And by the time I got back, it had snapped shut. I spent the rest of lockdown out on a ledge. Maybe the outsider was watching. Oh. Yeah, it's nice. What's that in here? Oj, mam nadzieję, że nie spadniesz z tą kolegą. No, śpi sobie. Tędy sobie dojdziemy, tak, już niziutko. Prawie już jesteśmy. Pięknie możemy przechodzić. Tutaj to jest. Ale im dużo.
prawie niemożliwe. Może zakrzywienie czasu. Musimy skoczyć na stół i z powrotem. Ciebie kolego zaniesie. Bo się boję, że ty mi gdzieś spadniesz. Jak ja cię tak tu zostawię? Zobaczymy, czy mi zlecisz z tej lampy. Zleciał i na pewno zginął. Czyli na lampie nie zostawiamy. Tutaj go damy. No. I wracamy. Już mi się kończy. Trzeba mi wypełnić. No. Z taką ilością tylko do sobie poradzę. I będzie tak stał i marnował nasz czas. No, idź chłopie. Jego też tak idziemy położyć spać. Tak samo. Nie, tego nie chciałam. A ja mam tego gościa tu, ja nie zrobiłam zapisu. A dobra, jeszcze raz. Będzie wolna droga do notatek. W
Wszyscy tu będą spać. Czy tu mi ktoś spali? Niemożliwe, tu ich było więcej. Piętnowaniu heretyków. Piętno heretyka zarezerwowane jest dla tych rewidentów, którzy popełnili występne akty przeciwko zakonowi, ale nie złamali zasad w sposób zmuszający do wykonania egzekucji. Żadna informacja, pomoc ani schronienie nie może być udzielona człowiekowi noszącemu piętno. Ta osoba jest na zawsze niepożądana w kongregacji oraz miejscach jej podległych. Podczas zastosowania piętno przykładane jest do czoła, aby wszyscy widzieli grzechy naznaczonego. Związek chemiczny działa natychmiast, pozostawiając bliznę do końca życia. Pokój przysłuchań tu w biurze nadrewidenta czeka gotowy do rytuału piętnowania. Na wypadek zajścia takiej potrzeby, naznaczony musi zostać przypięty do krzesła do przesłuchań i unieruchomiony, gdy stosowane jest piętno. Samo piętno heretyka ma być przechowywane w tym samym pokoju. I mamy wskazówki. Samo piętno heretyka można znaleźć w pokoju przesłuchań. Not to the flooded district, surely. Or did he? No. Teraz bez zabijania tu zbawimy. Sewers are a rat's nest. Tamten się nie rusza. He might have gone anywhere. To my sobie tu zapiszemy. Why kill the Empress? He must have gone mad. Czy tu jest coś ciekawego? Spis zeznań. Nazwisko. Dylan Jacobs. Dowiedziony wykroczenia. Kradzież pożywienia sąsiada. Zasądzono. Połowa wynagrodzeń oddawana sąsiadowi w okresie miesiąca. Nazwisko. Millicent Ridgeway. Dowiedzione wykroczenia. Cudzołóstwo. Zasądzono. 1 rok w służbie zakonu. Nazwisko. Robert Young. Dowiedzione wykroczenia. Podglądanie kąpiącej się sąsiadki. Zasądzono. Publiczne upokorzenie w dybach przez 2 dni. Normalnie co za średniowiecze, nie? I co tu mamy jeszcze ciekawego? Sprawozdanie z konfiskaty. Oskarżony Archibald Pelling. Mienie zatrzymane. Wizerunek Lorda Regenta. Wyrok skazany na 3 lata uwięzienia w Coldridge. Oskarżona Beatrice Gould. Mienie zatrzymane. Zbiór czaszek zwierzęcych pokrytych rytymi pieczęciami piktograficznymi. Wyrok konfiskata domu. Oskarżony Charles Honley. Mienie zatrzymane, księga rytuału, wyrok, przejęte dom i dobytek, wygnanie do zatopionej dzielnicy. Why didn't anyone redraw the maps when the seawall broke? Czy my tam mamy jeszcze coś ciekawego do zrobienia? Ja mam 3 strzałki? No i... Świetnie. Nie wiedziałam, że mam 3 strzałki. I tu na pewno jest coś ciekawego. Najpierw jego załatwimy. If only Martin would talk. Gdzie ciebie schować? Gdzie ciebie schować? Posunięcia kurwa tytanów.
Znane posunięcia. Powrócił z oficjalnej delegacji trwającej około 2 miesięcy. Po odjeździe z Bristolu misja wymagała zatrzymania się na pozostałych dużych wyspach w imieniu cesarzowej Jasmine Codwin. Przybył przynosząc złe wieści. Natychmiast został aresztowany za jej zamordowanie. Ostatnie potwierdzone miejsce pobytu. Wszedł do kanału w podwięzienie w Coleridge po uniknięciu egzekucji w niezwykłych okolicznościach. Zeznanie obywatela Trey Dover. Wiarygodność umiarkowana, niepotwierdzona. Oświadczenie. Osoba odpowiadająca rysopisowi podmiotu widziana podczas konwersacji z nieznaną kobietą w pobliżu wrót frontowych Akademii Filozofii Naturalnej. Zeznanie obywatela Benjamina Harby. Wiarygodność niska, niepotwierdzona. Oświadczenie. Osoba odpowiadająca rysopisowi podmiotu widziana w komitywie z pasterzami wołów tuż pod miastem. Zeznanie obywatela Charlotte Cadenhead. Wiarygodność niska z drugiej ręki. Oświadczenie. Posłyszana konwersacja sugerująca, że jedna z zamieszanych stron posiadała wiedzę o podmiocie. Przypuszczalni sojusznicy nieznani. Zalecenie. Przeszukać dzielnicę rezydencji z uwagi na uprzednio zajmowaną przez podmiot pozycję związaną z władzą i przywilejami. Takie coś mapa z tego wybrzeża. Puszka oszluzga. Czy my tu coś jeszcze mamy? Nic. Sprawdzamy. Spis zeznań. A to już... Nie czytam. Jeszcze coś jest. Wszystko wzięliśmy. No nie pozostaje nam nic innego, tylko udać się do tej sali spotkań. Jeszcze popatrzymy. Oszczędź kapitana Carnoa. Upewnij się, że przeżyje. Jak to zrobić? Bez zabijania. Pozbaw przytomności na rewidenta Campbella. W sali spotkań. No to idziemy do sali spotkań. Jezu, już tak blisko jesteśmy. Zapis. Aha. Dobra, przecież ja oczywiście zapomniałam, gdzie mamy te serca. Jedno jest tam, a drugie tam. Dobra. Się zapominam, także tak trzeba. I hear the watch is having trouble holding the side streets. Bunch of children playing games, that's all it is. Good, good. And your niece, Callista, isn't it? I'm very concerned about her. She'll be found. My men are The Callista's a resourceful one. Probably found a safe place to hold up in all this chaos. If my overseers hear anything, I'll come straight to you. Time for drinks. I hope you won't let this business pass on. Come get you when we're finished. Keep each other entertained. Good time.
I don't understand how this got so unpleasant. Oh, I agree, I agree. A whore dies and suddenly this. Will you have wine? It's a Tivian Red. The hunt dies. Thank you. What up? Who's been in here? I owe you an apology, Captain. This is hardly the hospitality I planned for you. Well, time to do this the hard way. What was that, Campbell? Never mind. It's a stroke of luck for you, Captain. I'm forced to break out the real vintage. Leave the men here. And we'll have to share with all of them. Very well, Campbell. As long as we get this little dispute settled. Muszę za nimi iść. Nie wiem, co robię tak, więc szczerze. Uczta zatracenia. Urywek książki o świętach i uroczystościach. To już czytaliśmy. Campbell! You fucking snake! I'll see you dead! Nie, nie. Jeszcze raz. Czyli musimy zdążyć.
wszystko. On powinien coś mieć przy sobie. Pytania byłego urwiska. Czy to jest... Urywek serii Inwokacji Rewidenta nad Rewident Abraham Templeton. I tak wam życzę, bracia, to tutaj staniemy pewnie, jako słuszna siła przeciwko rosnącej ciemności. To tu zjednoczymy się przeciwko duchom nieznanego, które chce nas wciągnąć, wrzeszczących w noc, abyśmy nigdy nie wrócili do naszych domów, do naszych rodzin. Razem posłużymy za rózgę na tych, którzy odłączają się od stada, dążąc ku mglistym i szarym pustkowiom odmieńca. Rozpalimy jasny ogień naszymi chwalebnymi czynami, aby inni nie gubili swej drogi. A tych, którzy postanowili się włóczyć za ścianami naszych domów, w dalekich miejscach powalimy szybko, zanim zdołają wyszeptać do swych sąsiadów, przepełniając ich serca obcością i wątpliwością. Gdzie ten odtwarzacz? Curse those fools in Coldridge for letting Corvo get away. Who knows what the man could do now? Hiram, or the Lord Regent, as he asks us to call him now, seems to have faith in all the Sokolov security devices he's put up all over the city, but I'm not so sure. At least the girl has been moved to a safe place. Visiting her twice a week has given me ample opportunity to inspect the facilities, as they say. So there's an upside, at least. Teraz co ja mam zrobić z tym śpiącym Campbellem? Jeszcze nie wiem. Na razie tu pozbieramy sobie. O! Ciekawe miejsce. Moje dziewczęta. Campbell, jestem pewna, jak działała moja poprzedniczka, ale od tej chwili, jeśli któraś z moich dziewcząt spróbuje cię szantażować, odeślij ją do mnie. Do Golden Cat, zamiast kombinować z jakimiś własnymi planami. Musiałam wymienić 3 dziewczęta w ciągu tej samej liczby miesięcy. A możesz sobie wyobrazić, że biznes rozkoszy cielęcych nie kwitnie w tej ogarniętej zarazą dziurze, którą nazywasz miastem. Madame Prudence. Strzałka usypiająca. Dobra, nasze tutaj wskazówki może. Zabierz nieprzytomne ciało Campbella na krzesło w pokoju przesłuchań. Aha, dobra, chodź tutaj kolego. Gdzie był ten pokój przesłuchań? O, to jest pytanie. Aha, i jeszcze tak. They wade through chest-high waters with their hounds. Their hounds dies. Krzesło... O, już tam... Dobra. Napisała kierunek. Pracowanie. Jakoś nam idzie. Chociaż czuję, jak mi idzie kulawo. Nic nie pamiętam. Jak to możliwe? Nic nie pamiętam. To było 1000 gier temu, odkąd w to grałam ostatni raz. Tam była runa. Czy ja bym mogła po nią wrócić? Nie wiem. Ona jest blisko. Idziemy po runę razem. Z kolesiem. Na plecach.
Oczywiście, tu jest za wysoko. Tam ktoś idzie. Dobre. Tak, ja sobie go tu zostawię na razie. To ty tu poczekaj sobie. Świetnie, musiałam tu stłuc. Jesteś nieprzytomny, tak. I wiele porunę, bo nie na co. Nie da się tego przeczytać. Gdzieś tu. Aha. Co tutaj przegapiłam ja? Przesłuchaj. Mamy runy. Teraz tak jeszcze sprawdzimy. O, to przypomnę na noce. Mignięcie chcą lepsze. Dobra. Zbieramy dalej runy. Tych tu nie ma. Ja ich tu zostawiłam. Ich nie ma. Oj, będę mieć wysoki poziom chaosu. Tak. Tak. W głowie czuję wysoki poziom chaosu.
końcu tu trafiliśmy. Nie było łatwo. Jest! Jest, udało się. Znajdź piętno heretyka. Miało być w tej sali. Gdzie to będzie? Tam będzie. Może tam nie gniemy? No, oczywiście. Strzał, ty. Jest piętno, ale przeczytamy. O piętnowaniu heretyków. Piętno heretyka zarezerwowane jest dla tych rewidentów, którzy popełnili występne akty przeciwko zakonowi. Ale już czytaliśmy. Dobra. O, diograf. What we have is a man, aged 30 perhaps, slender. Unusual tattooing on the face and chest. Probably superstitious heresy. Wearing some sort of industrial mask when we brought him in. Stolen out of one of the whaling factories from the look of it. You're one of Dowd's men, aren't you? Caught at last? Give us a name at least. What's wrong with his eyes? Opium? Laudanum? Are you with us? What's he doing? Some kind of fit? To jest tor. Ale już szłam naokoło, można było tędy. Dobra, tu jeszcze coś. Urywek spostrzeżeń rewidenta. Matt, rewident Tynan Wallace, wielkie próby. Spędziwszy 2 lata w towarzystwie heretyków, szaleńców i tych rzadkich łotrów o czarnych sercach, którzy są prawdziwymi praktykami magii, mogę powiedzieć, że widziałem takie rzeczy, które wielu ludziom zdruzgotałyby umysł. Chociaż próby i całe opalenia ciążą wielce na moim sercu, muszę zapisać to, co było niepowtarzalną okazją do ujrzenia różnorodnych wynaturzeń, jakim odmieniec obdarza tych, którzy szukają jego mrocznej rady. Wielu z tych, z którymi się zmierzyliśmy, oskarżono o rzucenie czarów na sąsiadów lub rodzinę, kontrolowanie ich z daleka, a nawet chodzenie w ich skórze. I widziałem na własne oczy, jak pewna kobieta śliznęła się w postać innej, skradając się niezauważona, dopóki czujny rewidant nie powalił obu wiedźmy i jej nosicielki. Inne osoby wymienione w niniejszym dokumencie widywano, jak znajdowały się najwyraźniej w 2 miejscach jednocześnie, albo znikały w jednym miejscu i pojawiały się w innym. Wiedzieliśmy, że nasza praca jest rozpaczliwa. Skoro bowiem poplecznicy od miejsca w istocie mogą wchodzić w skórę innych lub poruszać się z miejsca na miejsce niczym wiatr, wówczas jaką możemy mieć nadzieję na zniesienie murów zdolnych go powstrzymać? To te próby i przesłuchania jako pierwsze doprowadziły nas do zbadania barier wykraczających poza świat fizyczny. No, tam jest nasz kolega. Tu już nic więcej nie mamy. Bierzemy piętno heretyka. Aha. Zejdziemy sobie tam teraz kulturalnie. Zrobimy zapis w razie W. O, tutaj coś jeszcze mam. O. Wszystko. To działamy. Ja. I teraz muszę zwiewać stąd. Wróć do Samuela. No właśnie, dobrze, że tam tą runę wtedy wzięłam. To najlepiej tędy. Do Samuela. A, dzisiaj znowu będzie długi odcinek, ale muszę zobaczyć to podsumowanie. Po prostu nie wytrzymam, jak nie zobaczę
czy wszystko skiepściłam. Pióra zimoskółki. O, ciekawe. Trochę mamy trudną i daleką drogę do Samuela. Tam mamy trochę kiepskie to miganie. I co, uda się? No trudno, udało się. I lecimy tędy. Na prawie 100 metrów do Samuela, naprawdę. No, już mi się nawet nie chce tutaj po tych strzyżówkach zaglądać. Think you'll get your own squad after what happened last night? Yes, of course. O, i teraz muszę tam się przedostać, czyli tak migniemy sobie tu. Teraz tu. O, pięknie. Przynajmniej coś się tu udaje. No i gdzieś tutaj na dół muszę sobie mignąć. No, musi tu leść. Bo gościu, przedłużasz mi już za długi odcinek, no. She will burn. All witches must burn. Burn Holdover, come take me. I swear I've done nothing wrong. Silence your lying tongue, foul witch. Berthold! No, not dead. Not dead. Well, that's a bad kobieta. O! Świetnie. Tu są szczury. Więc zbieramy ich. Nie mam strzałek, ale... Ale uratowaliśmy. No, trochę ich dużo. Ciągle zapominam. Ciągle zapominam właśnie, że... Ojej, ile tu jest jeszcze do znalezienia. Dobra. W takim razie gramy już strasznie długo. A więc w tym momencie się pożegnamy, żeby szukać tych rzeczy w następnym odcinku. Dobrze. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Bye.